Zgodnie z artykułem 20 ustęp 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym sesję inauguracyjną do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadzi radny senior. Szanowni Państwo, czuję się zaszczycony, że ten wynikający z przywołanej ustawy obowiązek mogę dzisiaj spełniać. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady pierwszej sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Otwieram pierwszą sesję Rady Miasta Łuków 8 kadencji. Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na sesję. Obrady pierwszej sesji Rady Miasta Łuków 8 kadencji zostały zwołane przez komisarza wyborczego w Lublinie 4 postanowieniem dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji Rad Gmin kadencji 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku na podstawie artykułu 20 ust. 2 i artykułu 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Proszę Państwa o powstanie do hymnu państwowego. Szanowni Państwo, przystępuję do realizacji punktu drugiego porządku obrad dzisiejszej sesji, który przewiduje wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Zapraszam serdecznie przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, pana Arkadiusza Kasznię, do wręczenia radnym zaświadczeń. Bardzo proszę. Witam serdecznie wszystkich Państwa, zarówno panie radne, panów radnych, jak również osoby towarzyszące tej szczególnej uroczystości. Ona jest szczególna. Ja w niej uczestniczę drugi raz. Okazało się, że 20 lat temu po raz pierwszy jako ten, któremu wręczano zaświadczenie, a po 20 latach ten, który zaświadczenia będzie wręczał nowo wybranym państwu radnym. Kieruję do nich te słowa. Otóż na rozpoczęcie kadencji, na pierwszy dzień waszego pełnienia przez was mandatu. Po pierwsze gratuluję Państwu to, że wyborcy wybrali właśnie Państwa. Zadałem sobie trudu, policzyłem, iż łącznie na Państwa padło ponad 6 tysięcy głosów, ale pamiętajcie, że będziecie, łącznie oczywiście. Natomiast pamiętajcie, że będziecie ten mandat przez najbliższe 5 lat wypełniać dla 30 tysięcy Łukowian. Nie tylko dla tych 6 tysięcy, którzy na was zagłosowali, ale dla tych wszystkich, którzy nie głosowali, bądź głosowali na innych kandydatów, w ich imieniu i dla nich przez 5 lat mandat będziecie wypełniać. Gratuluję wam, a jednocześnie życzę, aby te najbliższe 5 lat przebiegło przede wszystkim w harmonijnej współpracy. Jest kilka młodych twarzy, kilku nowych radnych, jest wielu, którzy mają bogate doświadczenie. Życzę, aby ci starsi, przynajmniej ci starsi doświadczeniem, nauczyli tych młodszych, jak współpracować,
jak zawierać koalicje jedni z drugimi, a nie jedni przeciw drugim, jak porozumiewać się na rzecz pomysłów, na rzecz inicjatyw, na rzecz dobra miasta Łukowa. Jednocześnie życzę, abyście wystrzegali się Państwo grzechów samorządności. Zaliczam do nich właśnie kunktatorstwo, prywatę, nepotyzm. Życzę Wam, abyście byli odporni na tego typu pokusy. Szanowni Państwo, w związku z tym, że wręczenie zaświadczeń o wyborze kończy pracę niejako Miejskiej Komisji Wyborczej, z tego miejsca chciałbym podziękować swoim koleżankom, swoim kolegom z Miejskiej Komisji Wyborczej za pracę, wszystkim osobom, to było ponad 340 osób pracujących w komisjach obwodowych, zarówno tych tak zwanych dziennych, jak i nocnych. Chciałbym im podziękować za to, że tak dzielnie przebrnęli przez postanowienia nowego kodeksu wyborczego. Te postanowienia były zawiłe, trudne, a nie waham się też użyć stwierdzenia, że w pewnych momentach idiotyczne. W związku z tym ci ludzie wykazali się naprawdę dużym bohaterstwem i heroizmem, czego dowodem jest to, że nasze miasto, miasto Łuków, jako jedne z pierwszych zakończyło proces wyborczy, jako jedne z pierwszych zameldowało wyniki u komisarza wyborczego i jako jedno z pierwszych zostało za to pochwalone. W tym miejscu również na ręce ustępującego pana burmistrza składam podziękowanie dla jego pracowników, dla przygotowania urzędu do tych wyborów, dla tego wszystkiego, co sumowało się na bezbłędny, niekolizyjny przebieg tych wyborów. Panie burmistrzu Dariuszu, dziękuję. Szanowni Państwo, przystąpimy do wręczania zaświadczeń. Powiedziane, pan przewodniczący senior powiedział, że jest 20 radnych obecnych na sali. My mamy przygotowanych zaświadczeń 22. Albowiem dzisiaj, dosłownie dzisiaj rano, więc jest to absolutnie świeży dokument, przyszło postanowienie komisarza wyborczego w Lublinie z dnia 20 listopada 2018 roku. Pozwolę sobie tylko sentencję zacytować, mianowicie postanawia się o wstąpieniu w wakujący mandat w okręgu numer 2 w właściwym dla wyboru Rady Miasta Łuków. Mandat obejmuje pan Łukasz Bober, kandydat z listy numer 15 KWW Alternatywa dla Łukowa, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Postanowienie wchodzi z dniem podpisania. Oznacza to, że w miejsce wybranego radnego Piotra Pudowskiego, który w związku z objęciem za chwilę mandatu burmistrza miasta Łuków, tego mandatu radnego się zrzekł. W związku z tym, tak jak powiedziałem, ta liczba 22 zaświadczeń, oby Państwa nie zmyliła. Zaświadczenia będziemy wręczać łącznie razem tutaj z panem wiceprzewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej w porządku alfabetycznym i zaczynamy właśnie od osoby, która będzie przez najbliższy czas otwierała listę obecności, pan Łukasz Bober. Szanowny pan Celiński Zygmunt, bardzo proszę. Poproszę bardzo szanownego pana Chudek Mariusz Kazimierz, bardzo proszę. Poproszę szanowną panią Chruściel Urszula Wiesława. Poproszę szanownego pana Dołęga Robert. Poproszę szanownego pana Gałacha Artur. Poproszę szanowny pan Gomała Grzegorz. Poproszę szanowny pan Jodełko Krzysztof.
Poproszę. Pan, szanowny pan Lipiec Henryk Marek. Poproszę. Szanowny pan Nożyński Maciej Łukasz. Poproszę pan, szanowny pan Okliński Jarosław Wojciech. Poproszę szanowny pan Okliński Krzysztof. Poproszę pan Płudowski Piotr. Ja tutaj dodam, bo widzę pan burmistrz jest w konsternacji, zaświadczenie o wyborze otrzymuje na pamiątkę, bo tegoż mandatu już zdołał się zrzec, natomiast samego zaświadczenie świadczy o tym, że wybór takowy miał miejsce 21 października 2018 roku. Poproszę szanowny pan Płudowski Mateusz. Przepraszam. Jeszcze raz poproszę. Poproszę pan Popławski Mateusz, przepraszam. Poproszę szanowny pan Pogonowski Arkadiusz. Poproszę szanowną panią Pszczółkowska Maria Bożena. Poproszę szanowną panią Rybicka Ścicińska Ewa. Poproszę szanowny pan Skwarek Andrzej. Poproszę szanowny pan Smolarz Ryszard Wincenty. Poproszę szanowny pan Suchodolski Przemysław. Poproszę szanowny pan Szóstek Dariusz Jan. I w tym przypadku również z mojej strony uwaga, panie burmistrzu, panie starosto, zaświadczenie już teraz na pamiątkę. Poproszę szanowny pan Wereszczyński Przemysław. Dziękuję bardzo miejskiej komisji. Udzielam głosu ustępującemu burmistrzowi, staroście łukowskiemu, panu Dariuszowi Szóstkowi. Przede wszystkim chcę podziękować za 8 lat dobrej współpracy. Chcę powiedzieć, że miasto zostawiam w dobrej kondycji. W dobrej kondycji finansowej, w dobrej kondycji gospodarczej. I chcę zapewnić pana burmistrza elekta, że z bardzo dobrymi pracownikami Urzędu Miasta. Panie Piotrze, kampania się skończyła. Tu nie było nigdy kreatywnej księgowości, tu zawsze było transparentnie, bo tutaj pracują uczciwi ludzie. Uczciwi ludzie, którzy przede wszystkim kochają to miasto, tak jak pewnie i my obydwaj. Myślę, że już nigdy więcej z niczyich ust nie padną stwierdzenia o kreatywnej księgowości, stwierdzenia o braku transparentności, bo to po prostu będzie nie na miejscu. Następna kampania za 5 lat. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu tutaj zgromadzonym, moim pracownikom, jeszcze przez chwilę moim, bo jestem dzisiaj w wyjątkowej sytuacji, że przez krótki czas pełnię funkcję starosty i burmistrza, jeszcze przez chwilę. Dziękuję Państwu za rzetelną, solidną, uczciwą pracę. Dziękuję Państwu za to, że wkładaliście serce w swoją pracę i wierzę, że tak będzie nadal, bo wy już po prostu tak macie, tacy już jesteście, tak jesteście skonstruowani, że będziecie przede wszystkim pracować nie dla tego burmistrza czy innego, bo jak widzicie Państwo, z woli mieszkańców te osoby się zmieniają na swoich stanowiskach, natomiast wy pracujecie kilka, czasem kilkadziesiąt lat i wierzę, że będziecie nadal robić to solidnie, uczciwie i tak, jak potraficie najlepiej. Serdecznie dziękuję panom komendantom za te lata współpracy. Serdecznie dziękuję dyrektorom jednostek. Dziękuję prezesom spółek komunalnych. Dziękuję za to, że razem ze mną dbaliście o to, aby miasto było w dobrej kondycji.
Panu burmistrzowi życzę wytrwałości, życzę determinacji i życzę przede wszystkim rozsądku, ponieważ on się zawsze będzie bardzo przydawał, każdego dnia. Każdego dnia będzie Pan podejmował decyzje, jedne szybciej, drugie wolniej, ale życzę Panu, żeby te decyzje Pana służyły przede wszystkim miastu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Wolą mieszkańców na zaszczytną funkcję burmistrza Łukowa został wybrany pan Piotr Pudowski. Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji, panie Piotrze. Pana wybór jest efektem społecznego poparcia i zaufania, jakim obdarzyli pana wyborcy. Szanowni Państwo, ślubowanie wieńczy proces obejmowania mandatu burmistrza. Z chwili jego złożenia pan Piotr Pudowski wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji burmistrza. Zanim rozpoczniemy uroczystość ślubowania, nastąpi wrażenie burmistrzowi zaświadczenie o wyborze. Do wręczenia zapraszam ponownie pana Arkadiusza Kasznię, przewodniczącego Komisji Wyborczej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, do tej puli życzeń od swojego poprzednika dołączam od siebie takie oto. Proszę czerpać wiedzę i doświadczenia z doświadczeń poprzedników. Nie jest to bynajmniej oznaka słabości, wręcz odwrotnie. To jest oznaka mądrości, by czerpać doświadczenia z tego, co inni przed nami dokonali. Natomiast przestrzegam jednocześnie przed pytaniem o to, czego się nie da zrobić, albowiem tylko osoba, która nie wie, że czegoś się nie da zrobić, jest w stanie to osiągnąć. Tego panu życzę, gratuluję wyboru i proponuję od razu pierwszy ruch, mianowicie na reperowanie ławki, bo właśnie zahaczyłem się o nią. Szanowni Państwo, Łuków dnia 20 listopada 2018. Zaświadczenie. Na podstawie artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 754, 1000, 1349, Miejska Komisja Wyborcza w Łukowie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 4 listopada 2018 rok, szanowny pan Pudowski Piotr wybrany został burmistrzem miasta Łuków. Podpisał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Łukowie Arkadiusz Kasznia. Panie burmistrzu, proszę o rotę ślubowania. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję serdecznie. Panie Piotrze, przepraszam, panie burmistrzu, w imieniu wszystkich radnych życzę panu wytrwałości i życzymy sobie, żeby pan nas łączył. I na tym skończę. I teraz oddaję panu głos. Szanowni Państwo, po raz pierwszy z tego miejsca. Na początek zwrócę się do mieszkańców mojego miasta, naszego miasta. Dziękuję Państwu za obywatelską postawę, za ten wyraz patriotyzmu, jakim było uczestnictwo w wyborach, w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów. Jeszcze raz dziękuję. To jest wyraz odpowiedzialności za losy naszego miasta. Dziękuję za wszystkie oddane głosy, za głosy oddane na moją kandydaturę,
na kandydaturę pana Dariusza Szóstka, jak również wszystkie głosy oddane na kandydatów na radnych. Zrobię wszystko, aby miasto, którym będę zarządzał, było zarządzane jak najlepiej. Chcę czerpać z doświadczenia byłego burmistrza. Chcę się również od niego uczyć, jak również bardzo uważnie wsłuchiwał się będę w głos mieszkańców, w głos radnych. Chciałbym się teraz zwrócić jeszcze do pana Dariusza Szóstka. Panie Dariuszu, dziękuję bardzo za dzisiejsze życzenia, za te gratulacje. Z tego miejsca gratuluję panu wczorajszego wyboru na stanowisko starosty. Pracować będziemy w tym samym budynku. Pan codziennie idąc do pracy będzie przechodził koło mnie. Zapraszam. Widzę w panu sprzymierzeńca. Drzwi mojego gabinetu zawsze będą dla pana otwarte i liczę na konstruktywną współpracę. Chciałbym się również zwrócić krótko do pracowników urzędu, do pracowników jednostek podległych. Już jutro będziemy się po raz pierwszy spotykać, będziemy rozmawiać, dyskutować. Chcę was słuchać. Jeżeli macie pomysły na to, jak urząd, jak jednostki mogą pracować lepiej dla mieszkańców, jestem na tę dyskusję otwarty. I na wszystkie dobre, mądre rozwiązania jestem bardzo otwarty. Państwo radni, liczę na państwa. Kim jest burmistrz, jeśli nie ma poparcia w Radzie? Dlatego liczę na państwa doświadczenie, na państwa zaangażowanie i na początku tej drogi, tej pięcioletniej drogi, chcę państwu obiecać dwie rzeczy. Po pierwsze, obiecuję państwu dużo pracy, pewnie ciężkiej, ale jeżeli do tej pracy podejdziemy w sposób odpowiedzialny, wykonamy ją dobrze, to już w trakcie, nie na końcu, ale już w trakcie będzie druga rzecz, której państwu życzę. Satysfakcja. Pracy i satysfakcji. Na koniec chcę się zwrócić do przyjaciół, do rodziny. Gdyby nie oni, nie byłoby mnie tutaj w tym miejscu. Nie mówiłbym dzisiaj do państwa tych słów. To dzięki ich pracy, dzięki ich zaangażowaniu, dzięki wsparciu, dzięki dobrym radom również jestem w miejscu, w którym mnie państwo dzisiaj tutaj widzicie. Już po wyborach jedna z osób, z którą rozmawiałem gdzieś na mieście, tak po prostu przechodząc, powiedziała do mnie taką rzecz. Słuchaj, młody człowieku, miejsce, w którym się znalazłeś, to jest zasługa trzech pokoleń. To jest zasługa twojej babci, twojego dziadka, to jest zasługa twoich rodziców, twojego rodzeństwa, twojej żony. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Nie mogę państwa zawieść. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jeśli można jeszcze tylko jedno słowo, bo nie wiem, personalnie nie wiem, czy podziękowałem mojej żonie za to, że była, tak? A to dobrze, czy mi to umknęło, że była ze mną przez 4 lata, że mnie znosiła i wspierała w tym wszystkim, co robię. Jeszcze raz, kochanie, dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, jeszcze raz zdrowia i wytrwałości panu życzymy wszyscy. Proszę państwa, na moje ręce wpłynął list. Pozwólcie, że go odczytam. Krzysztof Głuchowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Burmistrz miasta Łuków, radni miasta Łuków. Z okazji pierwszej sesji Rady Miasta Łuków składam panu burmistrzowi i wszystkim członkom Rady serdeczne podziękowania za udział w realizacji
w rywalizacji o mandat radnego podczas wyborów samorządowych 2018. Gratuluję uzyskanego wyniku wyborczego. Taka forma zaangażowania w budowę Polski samorządowej budzi moje najwyższe uznanie. Różnica poglądów kandydatów i publiczna debata na temat przyszłości miasta jest źródłem wiedzy o oczekiwaniach i potrzebach jego mieszkańców. To także ważne świadectwo demokracji jako mechanizmu sprawowania władzy lokalnej. Państwa uczestnictwo w tym procesie zasługuje na wielki szacunek. Nowa kadencja samorządu miejskiego to nowe oczekiwania i nadzieje jego mieszkańców. Życzę Państwu radnym, przewodniczącym oraz paru burmistrzowi, aby efekty pracy Rady Miasta Łuków były powodem Waszej osobistej satysfakcji oraz źródłem zadowolenia i szacunku ze strony wyborców. Z wyrazami szacunku Krzysztof Głuchowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Łuków, dnia 20 listopada 2018. Przystępuję do punktu 5, w którym uchwalony zostanie dalszy porządek obrad sesji, w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. Przedstawiam Państwu proponowany dalszy porządek obrad. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu tajnego głosowania. 7. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Miasta. Punkt 8. Wybór przewodniczącego Rady Miasta. 8.1. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta. 8.2. Przeprowadzenie tajnego głosowania. 8.3. Odczytanie uchwały stwierdzającej wybór. Punkt 9. Przekazanie prowadzenia obrad sesji nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Miasta. 10. Punkt. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta. 10.1. Zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta Łuków. 10.2. Przeprowadzenie tajnego głosowania. 10.3. Odczytanie uchwały stwierdzającej wybór. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Łuków. Punkt 12. Zamknięcie sesji. Proszę Państwa, musimy to przegłosować, ale wobec tego proszę włączyć teraz tablety. No i zaczyna się teraz, proszę Państwa. Czy wszyscy Państwo mają włączone tablety? Czy jakie są problemy? Bardzo proszę o zgłaszanie. Jest to pierwsza sesja, kiedy używamy tabletów. Mamy prawo się często mylić. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Proszę nacisnąć albo za, albo przeciw, albo wstrzymuje się. Podaję wynik głosowania. Za przyjęciem porządku głosowało 20 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Dziękuję serdecznie. Pierwsze koty za płoty, jak mówią fachowcy. Proszę Państwa, ponieważ były pewne uwagi odnośnie trybu, formy głosowania, może tylko przypomnę, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym głosowanie na sesjach rad muszą odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Państwu radnych został zaproponowany system głosowania oparty o tablety. System jest bardzo prosty w obsłudze i intuicyjny. Także sądzę, że mówię, co nowe zawsze będzie troszkę dziwne, może trochę będzie trudne, ale wspólnym wysiłkiem przezwyciężymy te wszystkie problemy. Czyli stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła porządek obrad dalszej części naszego spotkania. Dziękuję serdecznie. Przystępuję do realizacji punktu 8 porządku obrad sesji, w którym Rada Miasta dokona wyboru przewodniczącego Rady Miasta Łuków. Przypominam, że zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym wybór przewodniczącego Rady Miasta następuje w głosowaniu tajnym. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. I zwracam się do Państwa radnych bądź ich grupy o zgłaszanie kandydatur
na funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Pozwolę sobie pierwszemu udzielić głosu. Pozwólcie Państwo, że zgłoszę kandydaturę Krzysztofa Oklińskiego na funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Kolega Krzysztof jest radnym czwartej kadencji. Był swego czasu przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Dał się podjąć jako jeden z najbardziej aktywnych radnych. Jest nauczycielem, dyrektorem zespołu szkół. Proszę bardzo, czy są inne kandydatury? Proszę bardzo, pan radny Mariusz Chudek. Chciałbym zgłosić kandydaturę na Henryka Lipca. Uzasadnienie jest proste. To jest także doświadczony samorządowiec, do tej pory szczebla powiatowego, obecnie miejskiego. To jest kandydat na burmistrza w tegorocznych wyborach, który uzyskał dobry trzeci wynik. I to jest przede wszystkim człowiek, który będzie łączył, a nie dzielił, zgodnie z tym, o co apelował pan burmistrz. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czy są inne kandydatury? Jeśli nie ma, zamykam listę. Poproszę komisję skrutacyjną o udanie się do biura Rady Miasta, pokój numer 18, w celu ukonstytuowania się i przygotowania kart do głosowania. Wznawiam po przerwie obrady pierwszej sesji Rady Miasta i rozpoczynam realizację podpunktu 8.2, w którym komisja skrutacyjna przeprowadzi głosowanie tajne w celu wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Komisja skrutacyjna w składzie: radny Mateusz Popłaski, przewodniczący komisji, radna Urszula Wiesława Chruściel, członek komisji, radny Maciej Łukasz Nurzyński, członek komisji, stwierdza, co następuje. Na ustawową ilość 21 radnych Rady Miasta w sesji według listy obecności bierze udział 20 radnych, głosowało 20 radnych, głosów ważnych oddano 20, głosów nieważnych 0. Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego Rady Miasta Łuków otrzymali następującą ilość głosów. Lipiec Henryk Marek 7, Okliński Krzysztof 13. Komisja skrutacyjna stwierdza, że na przewodniczącego Rady Miasta Łuków został wybrany Okliński Krzysztof. Kolego Krzysztofie, składam koledze gorące gratulacje. Życzę zdrowia w tym momencie, żeby ogarnąć czasami niesfornych naszych przyjaciół, ale sądzę, że wszyscy pomożemy w tym, żeby ta praca była efektowna i efektywna. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. I bardzo proszę o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i prowadzenie obrad dalszej części sesji. Panie burmistrzu, panie i panowie radni, szanowni państwo. Bardzo chciałbym podziękować za głosy oddane dzisiaj na mnie, na moją kandydaturę. Bardzo chciałbym także podziękować za te głosy, które były oddane na mojego kontrkandydata. Te głosy będą dla mnie bardzo ważnym czynnikiem motywującym do jeszcze dokładniejszej i jeszcze lepszej pracy. Mając takich poprzedników jak do tej pory, chciałbym obiecać Państwu, że dołożę wszelkich starań, aby być przewodniczącym wszystkich radnych. Jeżeli w czymkolwiek uchybię, proszę zgłaszać takie uwagi. Człowiek może się mylić, to jest rzecz ludzka. Tkwić w błędzie to już jest rzecz diabelska. I jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji punktu 10 porządku obrad, to jest wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta. Przypominam, że zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym wiceprzewodniczących wybiera się tak jak przewodniczącego bez względu na większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Zgodnie z paragrafem 11 Statutu Miasta Łuków Rada dokona wyboru dwóch wiceprzewodniczących. Rozpoczynam realizację podpunktu 10.1 i zwracam się do Państwa radnych bądź do ich grup o zgłaszanie kandydatur na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta. Proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę na wiceprzewodniczących Rady Miasta.
radnego Przemysława Suchodolskiego i Jarosława Klińskiego. Dziękuję bardzo. Zapytuję, czy radni chcą zgłosić inne kandydatury? Nie widzę. Wobec braku zgłoszeń przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Poproszę komisję o udanie się do Biura Rady Miasta Pokój 18 w celu przygotowania kart do głosowania. Na ustawową ilość 21 radnych Rady Miasta w sesji według listy obecności bierze udział 20 radnych. Głosowało 20 radnych. Głosów ważnych oddano 20, głosów nieważnych 0. Zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miasta Łuków otrzymali następującą ilość głosów. Okliński Jarosław Wojciech 16, Suchodolski Przemysław 13. Komisja skrutacyjna stwierdza, że na wiceprzewodniczących Rady Miasta Łuków zostali wybrani Okliński Jarosław Wojciech oraz Suchodolski Przemysław. Przystępujemy zatem do realizacji punktu 11 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Łuków. Projekt uchwały został Państwu przedstawiony wraz, tak proszę bardzo, Pan Radny Henryk Lipiec. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja bym miał taką sugestię i prośbę. Dostajemy porządek obrad, ale dobrze by było, żebyśmy projekty uchwał dostawali również wcześniej. To jest taki sam obowiązek jak projekt porządku obrad Rady Sesji. Bo ja rozumiem, że myśmy teraz dostarczyli, mamy szybciutko przeczytać. Nie mamy możliwości porównania, jak to się miało na przykład do poprzedniego burmistrza, bo ja nie mam wiedzy, a taka wiedza byłaby wskazana. Słuszną uwagę zauważył pan radny Henryk Lipiec, tylko nie wiem skąd by to wcześniej miało być, dlatego że przewodniczący rady po zaprzysiężeniu, po wyborze osoba pana Krzysztofa Oklińskiego jest w tym czasie i to się zadziało jak najszybciej. No nie mogło to być z wczorajszego dnia, sprzed 3 godzin. Dziękuję. Ja rozumiem to, co mówi kolega Jodełka, pan radny Jodełko, ale wybór przewodniczącego był wcześniej, można było wcześniej to przygotować i mogliśmy chociaż trochę wcześniej mieć. Natomiast moje pytanie i moja uwaga dotyczy na przyszłość projektów uchwał, żebyśmy mieli możliwość zapoznawania się z projektami uchwał, a nie stawali przed de facto, przed faktem dokonanym, że mamy przyjąć albo nie przyjąć. My w tej chwili, mówię tu w imieniu klubu, nie bardzo wiemy, jak się zachować po prostu. Od razu panu odpowiem. Oczywiście dołożymy wszelkich starań, żeby wszelkie dokumenty sesyjne były dostarczane z zachowaniem terminu. Rozumiem pan, teraz pan radny Mariusz Chudek, proszę bardzo. Tutaj pewna sugestia padła i myślę, że to nie wymaga wiele czasu i zachodu. Jeśli chcemy porównać to, co się proponuje nowemu burmistrzowi z tym, co stary dostał i przy czym był, bo przecież w tamtej kadencji jakimś dziwnym trafem nie obniżaliśmy wynagrodzenia poprzedniemu burmistrzowi, to ja proponuję, że Biuro Rady po prostu sięgnęło po tamtą uchwałę, dało każdemu i sobie porównamy. 10 minut nas nie zbawi, a to naprawdę będzie cenne, żebyśmy się nie poczuli manipulowani, bo takich rzeczy się nie załatwia w 15 minut. To jest coś, co może trwać następne 5 lat, a będzie powiedziane, no co, dostaliście. Także bardzo proszę o przypomnienie tamtej uchwały, czyli o rozdanie kopii. Dziękuję bardzo. Poproszę panią kierownik z Biura Rady Miasta o przygotowanie kopii dokumentu, który określał wynagrodzenie burmistrza miasta Łuków 4 lata temu. A w międzyczasie, żebyśmy nie tracili czasu, ja bardzo poproszę pana sekretarza jako osobę, która zapewniała ciągłość pracy urzędu, o ewentualne odpowiedzi na państwa pytania. Czy są pytania do pana sekretarza? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pytanie bezpośrednio do pana sekretarza będzie. Jakie były wysokości wynagrodzenia poprzedniego burmistrza i czy ta stawka wysoka jest teraz przyjęta przez ustawodawcę? Czy jest ta sama, czy jest inna, czy jest mniejsza, czy jest większa? I jaka ewentualnie jest teraz stawka możliwa do przyjęcia dla pana burmistrza? Jaka jest możliwa w tej chwili? Jeśli chodzi o uchwałę, to pani Katarzyna zaraz przyniesie sprzed 4 lat. Ja z kolei tak, w uzasadnieniu obszernym państwo macie, że jest to wyłącznie kompetencja państwa, nie wynagrodzenia burmistrza.
Ja tutaj przywołam rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych i określenia składników wynagrodzenia i widełek, które kształtują wynagrodzenie w tym przypadku burmistrza miasta w gminie powyżej 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, czyli w takiej miejscowości w mieście Łuków. Szanowni Państwo, kształtuje się to następująco. Wynagrodzenie zasadnicze jest w widełkach od kwoty brutto 3600 zł do 4800 zł. Kolejny składnik wynagrodzenia to dodatek funkcyjny 2100 zł, jest to jego maksymalna wartość. Kolejny składnik to jest dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. I czwarty składnik to jest dodatek za wieloletnią pracę, tutaj do 20% maksymalnie przy 20-letnim stażu pracy. Dodatek jest liczony od 5-letniego stażu pracy. I to są składniki, które kształtują to wynagrodzenie. Można to policzyć, w jakich widełkach to wynagrodzenie się może kształtować od tej wersji minimalnej do maksymalnej. Mogę Państwu ewentualnie to jakiś taki przykład zaprezentować. Minimalna taka wersja wynagrodzenia burmistrza przy wynagrodzeniu zasadniczym 3600, dodatku za wieloletnią pracę, bo taki tutaj panu burmistrzowi przysługuje. Dodatku funkcyjnym ustalonym na, no tutaj 2100 to jest maksymalny dodatek, no przyjmując na przykład poziom 500 zł i 20% dodatku specjalnym, łącznie to wychodzi w jakieś 5640, tak? A wersja maksymalna wynagrodzenia burmistrza, 4800 zasadnicze, 20% dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny maksymalny 2100 zł, 40% dodatek specjalny w wysokości łącznie 2760, 10620 zł brutto. To jest maksymalna kwota, która z tego rozporządzenia wynika i którą można przyznać burmistrzowi. Tutaj padło pytanie ze strony pana Mariusza Chutka odnośnie wynagrodzenia poprzedniego burmistrza. To ja tak z tego co pamiętam, to w pierwszej kadencji burmistrz Szóstek miał niższe wynagrodzenie niż burmistrz Zemło. Także nie wszedł jak gdyby w te najwyższe progi. W tej ostatniej kadencji burmistrz Szóstek miał progi najwyższe, czyli tak jak tu widzimy miał 12 297. Chciałbym też Państwu przypomnieć, że w lipcu tego roku Sejm zmniejszył wynagrodzenie wójtów i między innymi stąd się wzięło, że obecny burmistrz na pewno musi zarabiać mniej niż poprzedni burmistrz. Ja myślę, chciałbym tutaj tylko dodać, że my ustalając, czy proponując, przepraszam, wynagrodzenie dla pana burmistrza Pudowskiego, żeśmy zdecydowanie przyjęli opcję, żeby dużo, dużo powyżej średniej, które możemy my jako radni mu dać. Ja może będę operował sumami netto, bo to jest takie bardziej, a wiem, że i mieszkańcy też są zainteresowani. Dzisiaj burmistrz w Łukowie netto, czyli mówiąc wprost do kieszeni, może minimum zarobić 3940 zł. To jest tak w zaokrągleniu. Maksymalnie może zarobić, dalej mówię o kwocie netto, 7400 zł. My proponujemy panu burmistrzowi Pudowskiemu kwotę netto w granicach, z tego co wiemy, 6600 zł. Czyli naprawdę jest ona zbliżona do tych górnych granic. Maksymalne wynagrodzenie, które mógł pobierać burmistrz, to jest pan Artur Gałach, radny, przypomniał wynagrodzenie 12 297 brutto pana Dariusza Szóstka. To maksymalne, które mogło być, to było 12 525,94.
Jest to wielokrotność kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Tutaj zgodnie z rozporządzeniem, które przytoczyłem, w tej chwili maksymalne wynagrodzenie może być 10 620 zł brutto. 10 620, a 12 tysięcy, no 297 miał pan Dariusz Szóstek. Także tak, jest to ta obniżka przez ustawodawcę. W pierwszej kadencji to było 10 tysięcy z kawałkiem brutto. Tak, z tego co pamiętam to było no, chyba... Czyli jednak i tak było więcej. Czy są jeszcze potrzebne jakieś wyjaśnienia? Pytam państwa radnych. Nie widzę. W związku z tym, proszę państwa, będziemy przystępowali do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Łuków. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Łuków? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Wszyscy? Tak. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Rada miasta 14 głosami za, przy 5 głosach wstrzymujących się oraz przy braku głosów przeciw podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Łuków. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady pierwszej sesji Rady Miasta Łuków 8 kadencji.